Nie chcemy, proszę państwa, takiego kraju, a niestety te zjawiska już w Polsce się szerzą, gdzie 12-letnie dziewczynki ogłaszają się lesbijkami. Ja dzisiaj miałem okazję tutaj na placu udzielać wywiadu takiemu, który był traktowany, czy będzie traktowany jako praca szkolna. Trzem dziewczynkom zapytałem się, ile mają lat. No właśnie 11-12. No i tak pomyślałem sobie, no to mają być te... Już nie będę kończył. Co one w ogóle do tego mają? Stało naprzeciwko mnie troje dzieci. Znaczy trzy dziewczynki, nie troje, tylko trzy. Trzy dziewczynki. To jest, proszę państwa, szaleństwo. I temu szaleństwu trzeba się przeciwstawić. Trzeba się przeciwstawić. Tak samo jak szaleństwem jest to, że dziś zaczyna się wmawiać ludziom, że kwestia płci, kobieta czy mężczyzna, to jest kwestia decyzji. Że jednego dnia można być tak, a drugiego tak. Że krótko mówiąc, to wszystko, co jest w genach i to jest też w Księdze Rodzaju. To mówię do tych spośród nas, którzy są ludźmi wierzącymi. Że to wszystko nie ma znaczenia. No, to też jest, szanowni państwo, szaleństwo i ono też do Polski dociera. Już na niektórych uczelniach jest tak, że ci, którzy nie chcą zwracać się per pani czy pan do ludzi, którzy mówią, że mają inną płeć niż ta widoczna na pierwszy rzut oka, będą represjonowani. Że wykładowca uniwersytecki, który do jakiegoś chłopaka, niech on będzie miał 2 metry wzrostu, prawda, i 120 kg wagi, no i taką brodę, ale mówi, że jest Zosią, mają się zwracać pani Zosiu, a nie panie Rafale na przykład, czy tam, nie wiem, panie Janie. Otóż to też jest szaleństwo. Naprawdę to jest tak, że Polska musi tego uniknąć, bo to niszczy, to straszliwie niszczy. To niszczy rodzinę, ale przede wszystkim to niszczy zdrowy rozsądek. No nie może być tak, żeby to, że gdzieś jakaś część Zachodu popadła w taki, no nazwijmy to, szczególny stan, to my też musimy w ten stan popadać. Tak być nie może.